Podczas konwencji PiS wystąpiła również była premier Beata Szydło. Powitała zgromadzonych słowami: pamiętacie mnie jeszcze? Nazywam się Szydło, Beata Szydło. Potem było jeszcze ciekawie i kropka, macie prawo dzisiaj rozliczyć nas z naszych deklaracji. Ale możecie się też zastanowić się, czy w czasie tych 4 lat wasze życie zmieniło się na lepsze. Pokazaliśmy, że udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa nawet wtedy, dajemy radę, nawet wtedy, kiedy jest bardzo trudno. Robimy to dla was i razem z wami, stwierdziła Beata Szydło. Jak powiedziała, program PiS był budowany z myślą o tym, aby polskie rodziny mogły wreszcie poczuć się jak u siebie i żeby wiedziały, że to oni są gospodarzami naszej pięknej ojczyzny. Była premier porównała rządy PiS i PO-PSL. Beata Szydło wymieniła trudności, z jakimi według niej mierzyli się Polacy za czasów rządów PO-PSL. Brak pracy, niskie zarobki, dramatyczne wybory emerytów, którzy musieli decydować, czy kupić jedzenie, czy leki. Likwidowanie linii kolejowych, autobusowych, likwidowanie posterunków policji w małych miejscowościach. To był czas podsumowania rządów 8 lat PO i PSL, taką Polskę zostawili, powiedziała była premier. Wygospodarowaliśmy w budżecie państwa na 2017 rok ponad 17 miliardów złotych i zaczęliśmy przygotować program 500+. Politycy Platformy zakładali się z ówczesnym ministrem finansów, mówiąc, że to niemożliwe. Paweł Szałamacha wygrał ten zakład, bo pieniądze wbrew temu co mówił Tusk i Rostowski były. Wprowadziliśmy program, który pozwolił, by te pieniądze trafiły tam, gdzie powinny one były być, do polskich rodzin, stwierdziła Beata Szydło. Płaca minimalna wynosiła w 2015 roku 1750 zł, w tej chwili to jest 2250 zł, policzcie sami, jaka to jest różnica, powiedziała była premier. Podnieśliśmy też minimalne emerytury, było 880 zł, jest 1100 zł, ja wiem, że to ciągle mało, ale ta wspaniała wiadomość, prezent Jarosława Kaczyńskiego dla wszystkich emerytów będzie wynagrodzeniem wszystkich trudów dla tej grupy wiekowej, dodała. Beata Szydło zaprezentowała obrazek, który ma szczególną moc. Myślnik tym największym, najważniejszym projektem, prawdziwym przełomem kopernikańskim polskiej polityki prorodzinnej był oczywiście program 500+, mówiła Szydło. Nie możemy zmarnować największego kapitału, jaki posiadamy, waszego zaufania, podkreśliła. Na koniec zaprezentowała niespodziankę, obrazek, który ma szczególną moc, czyli namalowany przez kilkuletnią Emilkę i podarowany podczas poprzedniej kampanii malunek, który miał przynieść partii szczęście. Wygrajmy te wybory dla Emilki i dla przyszłych pokoleń. Ten obrazek przyniesie nam szczęście, powiedziała Beata Szydło.